Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Informujemy, że już w ten weekend Go Kino wznawia swoją działalność. Zapraszamy zatem do wysłuchania propozycji kinowych, jakie przygotowało dla nas Mysłowickie Kino. Magdalena Warchoł, zapraszam serdecznie. Na ekrany kina powracają filmy, które miały już swoją premierę tuż przed wybuchem pandemii. Pierwsza propozycja to film animowany taki jak Naprzód oraz Sonic Szybki jak Błyskawica. Ej, rusz się trochę może! Cześć, mama! Brunia! Nie wolno! Sorki, nie zdążyłam z nią jeszcze wyjść. Niedobry smok, marsz do jamy! Pół godziny temu przez dziwny skok mocy padło zasilanie w 4 stanach na zachodnim wybrzeżu. Będzie nam potrzebny ktoś, kto wyjaśni to całe zjawisko. Tylko nie mów, że ten, którego mam na myśli. Nie mamy wyjścia. Poszty. Pan dowodzi? Tak, sir. Nie! Błąd! Ja dowodzę! Cywilu, chyba nie zdajesz sobie sprawy. Nie pamiętam nazwiska. Benny! Mam je gdzieś! Jeszcze w tym roku. Stać, policja! Kolejna propozycja to Sala Samobójców Hater. Ponura projekcja naszej rzeczywistości wymieszana z porcją politycznych odniesień wycelowanych zarówno w jedną, jak i w drugą stronę barykady. Zalała cię fala hejtu. Jak na mnie spadło, to ile ludzi się ode mnie odwróciło, w tym moim przyjaciół. Każdy po drugiej stronie ekranu również jest człowiekiem. Gdzie pracujesz? W internetach. Norweska animacja Klara Mu. Pogodna opowieść o krówce Klarze, której największym marzeniem jest kariera piosenkarki. To najnowsza propozycja filmowa od Go Kina dla dzieci. Podejrzewam, że to choroba szalonych krów. Zobacz, zebrałam wszystkie... Nie, stój! Ten zbój! Zbój ukradnie ci jabłka! Odkryję, gdzie jest ten przeklęty zbój! Choroba szalonych krów postępuje szybciej niż sądziłem. Zawód kobieciarz. To film, w którym wbrew pozorom twórcy bardzo wiele zaryzykowali, prezentując nam samolubnego, rozpieszczonego 50-latka jako głównego bohatera. Czy widz może takiego bohatera polubić? Przekonajcie się sami. Je suis désolé, Alex, mais c'est fini. Qui va à la chasse perd sa place. Tu te sens comme orphelin. Orphelin de la maison, de la piscine. C'est la première fois que je suis au chômage. T'as quoi? 50, 60? Non, beaucoup moins. Ah bah tu fais plus. T'as pas de la famille dans le coin? Ah bah je voulais voir ma sœur et ma petite nièce. Neveu. Hugo, tu sais, je t'ai parlé de ton oncle Alex. Feignant, moche et débile. Oui, c'est lui. La règle à la maison, c'est tu salis, tu nettoies. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais on peut pas faire ça. C'est une amie à toi? Eva, elle sait même pas que j'existe. Tu vas te trouver une nouvelle femme, plus riche et plus vieille que Denise. À ton âge, tu peux plus te lancer dans une aventure trop longue. C'est qui? Sa grand-mère. Oh, elle est parfaite. Et un grand-papa Hirsch? Il est mort l'an dernier. Excellente nouvelle! Najświętsze serce. Intrygujący film fabularno-dokumentalny, który odkrywa przed widzem sedno kultu, bez którego zrozumienie istoty wiary w Chrystusa staje się niemożliwe. Este es el mismo claustro donde Margarita María entró, es el mismo monasterio. Si investigas un poco, te puedes encontrar con que incluso a día de hoy, el Sagrado Corazón de Jesús sigue haciendo milagros. Para mí la devoción al Sagrado Corazón es saber que Dios tiene un corazón humano que ama y que quiere ser amado. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Wpisujemy pod programem, jaki film chcielibyście zobaczyć i dlaczego. Wyniki konkursu już w najbliższy poniedziałek na Facebooku. Tak na ten moment wygląda repertuar naszego mysłowieckiego Go Kina. Nowości na pewno już wkrótce. Do zobaczenia.